mytrójmiasto.pl. To wszystko między nami. Art Loop Sopot Festival to festiwal, który składa się z trzech sekcji. Urbanator, czyli sztuka w przestrzeni publicznej i design. Udało nam się zaprosić 8 wybitnych artystów z Polski, którzy to premierowo prezentują prace związane z hasłem tegorocznej edycji festiwalu, czyli kurortem. Praca na przykład Maurycego Gomulickiego, który także bierze udział w wystawie, jest prezentowana w Sopockiej Marinie, a oprócz tego duży obiekt designerski w centralnym miejscu miasta, czyli Plac Przyjaciół Sopotu, Grand Hostel. Jest wariacją artystyczną na temat Grand Hotelu. Mamy 4 piętra, na każdym piętrze znajduje się osobne pomieszczenie, osobny pokój, w którym prezentujemy różnego rodzaju projekty, więc zaczynając od góry. Na górze mamy saunę dźwiękową, piętro niżej jest suchy basen. Tutaj na pierwszym piętrze znajduje się film mówiący o tym, co by się stało, gdyby Sopot został zalany. Tutaj na parterze jest pomieszczenie, gdzie można zrobić sobie pocztówkę z Sopotem. Sekcja screen, czyli prezentujemy w Państwowej Galerii Sztuki filmy związane ze sztuką, filmy o sztuce, filmy o artystach. Kinoinstalacja to element sekcji screen festiwalu Art Loop. Służy do oglądania filmów i wideo, które są prezentowane w ramach programu. Można się położyć na plecach, na brzuchu, albo w hamaku, czy przysiąść na sofie. Nie same filmy mają być artystyczne, ale także pewien kreatywny sposób przygotowane miejsce do oglądania tych filmów.